taki będzie nasz koniec. Koniec naszego świata. Koniec świata, w którym żyliśmy, który do nas należał. Nie będzie trąb anielskich i zwoływania na sąd ostateczny. Nie będzie wskrzeszania umarłych. Nasz koniec świata będzie wyglądał zupełnie powszednio. Będą tramwaje jeździły i autobusy. Ludzie będą kupowali i sprzedawali. Będą załatwiali swoje sprawy w biurach, urzędach. Będą wyjeżdżali na urlopy i w czasy. Będą powracali. Gdzieś ktoś będzie pisał list. Gdzieś ktoś będzie gotował wodę na herbatę czy kawę. A my będziemy umierali. Taki będzie koniec naszego świata. Dla nas najważniejszy. Chociaż go inni nie zauważą. I oby był prawdziwie najważniejszym wydarzeniem naszego życia, do którego świadomie przygotowujemy się przez wszystkie dni naszego żywota. Czasem przychodzą takie smutne dni, że człowiek bez powodu taki się snuje, otępiały, rozdrażniony. Wtedy nic mu się nie układa, nie idzie. Wtedy bardzo często obserwujemy, że innym też nie idzie. Ludzie podchodzą pod tramwaj, pod samochód, kłócą się w kolejce. Fachowcy mówią, że ciśnienie niskie, przejście frontów atmosferycznych. Samego siebie.
Mieć nadzieję to znaczy w nocy ufnie czekać, aż przyjdzie świt, w zimie, aż przyjdzie wiosna, w czasie burzy ufnie czekać, aż przyjdzie pogoda, a na morzu, aż pojawi się ląd. Ale żeby w nocy czekać ufnie, potrzebne jest choćby światełko. Żeby czekać ufnie, gdy się jest głodnym, potrzeba choćby okruszyny chleba. Żeby czekać ufnie w zimie, to trzeba, żeby ktoś nam przyniósł choćby listek zielony. Boże wszechmocny, przed którego tronem zakwita bujnie zasług ludzkich kłos, do Ciebie, Panie, sercem rozżalonym za bratem podnosimy głos do Ciebie, Panie, sercem rozżalonym.
On złe si pieśni, plodu wieniec ofiarny, póki starczyło tchów piersi i sił, on karmił braci ojczystymi ziarny i szczerym sercem imię Twoje czcił. Jeszcze tej pieśni brzmią urocze tony, wtórzy ją chórem cały polski kraj, bądź nią, o Panie, wiecznie pochwalony i wieczny pokój lirnikowi daj, bądź nią. Twoim po
da się wierzyć w Boga, jeżeli nie uwierzy się w człowieka. To może być ksiądz albo nie ksiądz. To może być sąsiad, sąsiadka zza ściany, dziennikarz. Człowiek, który jest mądry, prawy, bezinteresowny. Żeby tylko jaśniał jak pochodnia lub choć świecił się jak świeczka. Nie da się wierzyć w Boga, jeżeli się nie wierzy w człowieka. Szukamy takiego człowieka, rozglądamy się za nim. A jak go spotkamy, będziemy za nim szli. Nie dla niego samego, ale dlatego, że jest odblaskiem Boga. Nie da się uwierzyć w Boga, jeżeli nie uwierzy się w człowieka. Wiem, że gdzieś żyje, jest święty, prawy. Takim człowiekiem był Jezus, ale nie można tylko do Niego się odwoływać. My chcemy spotkać takich ludzi naśladujących Jezusa. My chcemy im ufać. Należymy do ziemi, do gór i dolin, do lasów i łąk, do rzek i mórz, do wiatru i deszczu, do śniegu i słońca. My należymy do ziemi, a skrzywdzeni jesteśmy miastem, zamknięci w dziuplach swoich mieszkań, chodzący po betonowych płytach. My należymy do ziemi, a słyszymy hałas, szum opon samochodowych, warkot silników. My należymy do ziemi, ale pamiętajmy o tym, że najlepiej byłoby wyjść ze swojej ziemi jak Abraham i iść do ziemi obiecanej. Najlepiej by było wyjść ze swojej ziemi i pójść do natury, do naturalności. A jeżeli nie możemy tego uczynić, to przynajmniej wiedzmy, że jesteśmy skrzywdzeni miastem i wróćmy do zieleni, błękitu wody. Miejmy w swoich mieszkaniach jakiś kwiat, hodujmy kwiaty. Lubmy naturę, my, mieszczuchy, i uciekajmy z tego zatrutego powietrza. Tego Wam życzę, a jeżeli nie będziecie mogli wyjść z mieszkania, to miejcie przyrodę w mieszkaniu. Niech chociaż taka cząstka będzie w Was. Lubcie przyrodę.
na co dzień. Gdziekolwiek zwrócę wzrok, wszędzie mi jedno, na północ pójdę, czyli na południe, wszędzie napotkam cień od męki słońca i znajdę studnię. Wszędzie nad głową znajdę dach wśród nocy i wszędzie mogę za grosz kupić chleba i nawet nie Gospodarzu, który wzywasz nas, byśmy poszli do Twojej winnicy pracować. Wzywasz nas wciąż, ale nie zawsze Twój głos do nas dochodzi. Zagadamy się, nie zauważymy, że wyszedłeś na plac, gdzie stoimy. Czasem z próżnymi rękami odchodzisz, albo z garstką wiernych, tych, którzy usłyszeli Ciebie i za Tobą poszli, a reszta stoi. Czasem tych, co stoją, są rzesze, nie słyszą Twojego głosu, nie widzą Cię ani nie doświadczają, są obojętni na Twoje wołanie. Panie, pomóż nam uwrażliwić się na Twój głos. O Władco Świata, wiekuisty Boże, Ty, co nas wszystkich życie masz w swej mocy, do Ciebie dzisiaj wznosim myśl w pokorze. Do Ciebie dzisiaj wznosim myśl w pokorze i prosim, byś nam dodał Twej pomocy. Byśmy znieśli stale niedolę naszą, srogość przeznaczenia, niedolę naszą, srogość przeznaczenia i życia fale. A gdy przy końcu żywota Duch stworzeń Twych ku Tobie uleci, przy
A gdy już powiemy sobie dokładnie, że Bóg jest miłością, gdy wreszcie uwierzymy, że Bóg jest miłością, to trzeba jeszcze powiedzieć, że najważniejszym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga całym sercem. Jak będziemy powtarzali, że Bóg jest miłością, to miłość Boża stanie się najważniejsza. My jesteśmy ludźmi, nasza miłość jest jednostronna. Skupiamy się na tym, że nam wszystko wolno, że nasze grzechy nie będą zauważone albo zostaną przebaczone. Dlatego gdy sobie powiemy, że Bóg jest miłością, wtedy trzeba dopowiedzieć drugą prawdę, że na miłość trzeba odpowiedzieć miłością. A jeżeli nie odpowiemy, jeżeli Bóg pochyla się nad nami, żebyśmy pokochali Boga i ludzi, a my w głupocie robimy wszystko, myśląc, że i tak nam przebaczy. Ty sam decydujesz o swoim ludzkim losie. On ciebie nie potępia. Ty sam siebie potępiasz. On wszystko robi, abyś ty był miłością, a jeżeli gardzisz, kontrujesz, to jest twoja decyzja. To twoja wola. To twoje chcenie. Ty się po prostu sam potępiasz. Boże Ojcze nasz na nie. Yeah.